To, co się dzieje w ciągu ostatnich tygodni, jest absolutnie niemożliwe i nie wiem, co powiedzieć. Słuchajcie, nie jestem typem osoby, która zacznie zaraz płakać i tutaj mówić, jaka ona nie jest wzruszona i tak dalej. Nie, ale jestem cholernie dumny z tego, jaką społeczność zbudowaliśmy i jestem naprawdę super zaskoczony. Słuchajcie, top 9, nawet nie top 10, top 9 już przegoniliśmy w ciągu jednego dnia. Niekrytego Krytyka, SKKF-a oraz Roya. No i słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite i mam nadzieję, że będziemy pchnąć się do góry tak samo. Xamo, X-Tromba czeka i się boi. Słuchajcie, naprawdę ciężko jest mi znaleźć dobre słowo, żeby opisać te uczucia, które odczułem w środku, bo nigdy się nie spodziewałem, że mam aż tak mocno zbudowaną społeczność. Zawsze się starałem po prostu stawać grę na piedestale, dodawać mój komentarz, a od kiedy zacząłem z wami prowadzić bezpośredni dialog, zaczęło się dziać coś naprawdę niesamowitego, z czego jestem bardzo zadowolony i przepraszam za ten długi wstęp dzisiaj, ale muszę o tym pogadać, bo to było takie dla mnie ważne przez te ostatnie kilka dni i to się wydarzyło tak szybko, że nie miałem okazji o tym pogadać. I super, że udało nam się to osiągnąć, zwłaszcza, że to nie było na zasadzie przekupywania, że co 500 subów giveaway, co 1000 subów fikam koziołka, tylko to było na zasadzie bardzo bezinteresownej relacji. I to jest naprawdę fajnie. Cieszę się, że tak wyszło. Postaram się dla was coś fajnego zorganizować. Cały czas tą niespodziankę z Cat Goes Fishing. Czekam, żeby ona do mnie dotarła, ale to jeszcze zajmie nie wiem ile. Ale mam nadzieję, że już niedługo. A tymczasem już nie będę pierdzielił, bo każdy i tak pominął to, co mówiłem. Zaczynajmy grać. No to słuchajcie, już nie zwlekając, zaczynamy kolejny odcinek Cat Goes Fishing. Dawno nie patrzyłem, dawno nie pokazywałem na filmach, teraz też nie pokażę, ale dawno nie pokazywałem statystyk, jakie ostatnio robimy pod Cat Goes Fishing i sobie sprawdziłem i zrobiliśmy 80 tysięcy lajków pod ostatnim filmem. To jest rekord chyba kanału. Nie, to na pewno jest rekord kanału. Niesamowite, że jak powiedziałem, że jak tego Noctisa, myślę, że ja bym powiedział, że 100 tysięcy, bilibyście. Wy jesteście tak powaleni ostatnio, jeżeli chodzi o aktywność, to jest naprawdę niesamowite, ale się cieszę, fajnie, że jesteście aktywni, bo gdybyście nie chcieli być aktywni, to byście po prostu nie byli. Nie da się człowieka zmusić do tego, żeby być aktywnym. Jeżeli ktoś po prostu nie chce dać lajka i tak dalej, to nawet jeżeli będzie się go błagać i całać po stopach, to tego nie zrobi. Chyba, że zrobi z litości. Mam nadzieję, że nie dajecie z litości, tylko z szczerej chęci. Bo jeżeli jest to litość, to będzie mi trochę smutno. Dobra, słuchajcie, dzisiaj chciałem złapać Cave Sharka. A nie Cave Sharka, tylko to jest jakiś tam Mountain Shark? Jakiś tam Shark. Ale to nie jest Cave Shark. Ja chciałem bardzo go złapać. A nie, zapomniałem, że mi się nie łapią tego, że mi się nie łapią małe ryby. Zapomniałem całkowicie o tym, ale halo. Halo, 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 halo. No nie, 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 nie. Dobra, dobra. To zwykłego rekina? No dobra, no to zwykłego rekina złapiemy. A wiesz, gdzie jest zwykły rekin? No ja wolałbym zwykłego rekina, wiesz? O, o, jest zwykły rekin. Dobra, mamy zwykłego rekina. Zwykłego rekina się trochę ciężko łapie, zwłaszcza jeżeli jest tak głęboko. Ja też mało widzę. O, ale dobra, już go mamy. Już go mamy. Już, sorry rekin, już nie uciekniesz. Już cię mamy. Mordo, daj, uspokój się. Rekin, rekin, no uspokój się. O, już jesteśmy na brzegu, już go wy... Patrzcie, już tutaj na płytkie wody on wylatuje. Już wylatuje na płytkie wody. Słuchajcie, chciałem poruszyć szybciutko jeden temat, o którym nie chcę zapomnieć. Jeżeli jesteście na IEM-ie, to zapraszam was, żebyśmy się spotkali na stanowisku Playa. Więcej informacji będzie na moim Snapchacie albo na moim Facebooku, ponieważ to będzie jedna z nielicznych okazji, żeby się na IEM-ie ze mną zobaczyć, bo ja na IEM jadę bardziej dla rozgrywek, bardziej żeby sobie właśnie spotkać się z innymi youtuberami, bo wtedy na IEM-ie jest każdy dosłownie. I nie spędzam praktycznie zero czasu, spędzam z wami jako z widzami, ponieważ tam jadę całkowicie sobie o tak prywatnie. Zatem jeżeli chcecie się ze mną spotkać na IEM-ie, strzelić sobie foty, pogadać, no to jak najbardziej zapraszam na stanowisko Playa. Słuchajcie, dodajcie mnie najlepiej na Snapie. Macie Snapchat? Ja mam na Snapie 10 tysięcy ludzi, a chciałbym robić odcinki ze Snapchatem. No, 64 tysiące, no pięknie, może lepszą łódkę sobie kupimy. Jak zauważyliście, mam mnóstwo kasy. O te 720 tysięcy. Wiecie co, kupmy najlepszą wędkę. Możemy sobie na to pozwolić. Great Road, wreszcie najlepsza wędka. Master Road! O, panie, panie, panie dzieju! Czy chcemy na Master Roada pozbierać? Nie, no, potrzebujemy tutaj kilka upgrade'ów. 54 tysiące! What the fuck? 54 tysiące powaliło was? Co jeszcze będę chciał? Dobra, chyba o tak zrobimy. To jest powalone!
to jest naprawdę powalone, że to aż tyle kosztowało. Zobaczcie, jak ja prawie kasy już teraz nie mam. No ale te upgrade'y musiałem porobić. Jaka ta wędka jest mega, ja zapomniałem o tym. Boże, wędko, kocham cię. No i właśnie, że jeżeli... Wracając do tego, do meritum mojej wypowiedzi, że jeżeli chcecie się spotkać, słuchajcie, to jak najbardziej was zapraszam na stanowisko po prostu Playa. Więcej informacji będzie na tym moim snapie. I właśnie, ja na snapie mam mało ludzi, bo mam chyba tylko 10 tysięcy. Założę się, że... Nie wiem, 10... Więcej niż 10 tysięcy osób, które ogląda ten odcinek, ma snapa. Jeżeli macie snapa, dodajcie mnie, wyświetli się on gdzieś pod kasą, o tutaj się wyświetli, o tutaj pod kasą, tutaj z boku, Czekajcie, o tak, teraz dobrze palce pokazuję, o tam się wyświetli. Weźcie sobie mnie, wrzućcie, fajnie byłoby mieć dużo osób, bo chciałbym robić odcinki z 60 seconds i tak dalej, właśnie z udziałem snapa i zacząłbym z niego bardziej regularnie korzystać. Super, że złapałem tę rybę, ponieważ nie mam jej całej nigdzie. Muszę ją tylko jeszcze... No. O nie! Jak ja was nienawidzę, gimpery pieprzone! Co, gimper, zazdrosny jesteś, że lepsze statystyki mam, że ty Katgos Fishing nie masz? Co te ryby odwalają dzisiaj? Ten musztard lata w powietrzu, ten swordfish w ogóle ma ADHD dzisiaj. Co się dzieje? Dobra, jeżeli swordfish ma ADHD, to w sumie mogę... Ale ja bym złapał swordfisha, Jezu, byście mnie na piedestał po prostu wynieśli. Ja chcę swordfisha, musi być swordfish. No, dalej. Swordfish. No, chodź swordfish, co to za czerwona ryba? Swordfish, no chodź. Tamta czerwona ryba też jest ciekawa, ale ja chcę swordfisha. No dalej, swordfish. No mordo, no nie mów, że swordfish do mnie nie podleci. Swordfish. Dobra, złapię ciebie na kolejnego. What? Czemu ty tak wysoko jesteś? Co wam się popsuło, ryby? O! No dalej, złap to! Swordfish! No swordfish, czemu nie łapiesz? Płaszczka i czapka! Ja chcę czapkę! Ja chcę płaszczkę, czapkę, wszystko chcę! Chcę czapkę, dawajcie na czapkę. Przepraszam, że tak mówię jedno i się tak zacinam i zmieniam całkowicie. O Jezu, nie złapię z tobą czapki. Zjedz ktoś ją. Może ktoś ją zjeść? Dlaczego nie chce swordfish się mną nie interesuje w ogóle? Swordfish mnie olewa kompletnie. No swordfish, dlaczego ty mnie tak olewasz? Masz jakiś ADHD? Ja to rozumiem, ale dlaczego mnie tak olewasz, swordfish? W czym ja ci zawiniłem, że ty mnie aż tak olewasz i tak mnie nie lubisz? No nie, zostawcie to, proszę. Okej, musztard. No ale gdzie jest ta czapka? Nie, bez radaru nie złapię czapki. No dobra, mam średniego bajta. Chciałbym tam tą płaszczkę złapać, ona też była ciekawa. Jest tyle ciekawych ryb. No ale dobra, wracając do tego, co mówiłem, że fajnie byłoby, jakby dużo osób z was mnie dodało na snapie, bo wtedy moglibyśmy robić odcinki ze snapami, jakieś otwieranie snapów i tak dalej. Ja bym to zrobił tak, że to byłoby fajne. Nawet jeżeli nie lubicie u jakichś youtuberów takich odcinków, ja to tak zrobię, żeby było fajnie. Ja wam to udowodnię, to będzie moja misja. Dobra, złapmy jakoś, Rysiu, dziękuję bardzo za dodanie. Na pewno cię wrzucę do... No nie, clownfish, nie chcę clownfisha. Jakieś musztardy. Coś mnie złapało, coś dużego. No oczywiście, że clownfish. Tutaj jest tyle tych clownfishów, że po prostu muszę ich wszystkie wyłowić. Jakbym chciał tamtą płaszczkę, potrzebuję i lepszą łódkę, jeszcze lepszą wędkę. Ja tyle pieniędzy potrzebuję, gdyby tego swordfisha złapać. Zaraz w Google wpiszę, jak złapać swordfisha. Chodź tutaj, tumble. Jak swordfisha złapać? No podobno na tego, na pufisha mi pisaliście, no ale... Swordfish coś nie chce się na pufisha złapać. Czapka jakaś senna czapka, chcę tę czapkę, halo, potrzebuję czapki. O, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, o której chciałem wam powiedzieć. Słuchajcie, co myślicie? Na taki temat wam zadam. Streamy z Katgos Fishing na YouTubie. Takie godzina, jak robię sobie questy tutaj. Czy was by to interesowało? Możecie napisać komentarz, zostawić lajka. Jeżeli... To ja sobie jakoś to zinterpretuję. To jest Nightfall. Zobaczcie, to, że była... Storms? Co?
Tutaj są jakieś burze? Wiecie co? Chciał. Weźmy to na razie. Weźmy to na razie. O, ale fajna czapka, słuchajcie. Tylko ja teraz muszę dodać muzykę. Ale fajna czapka. Fajnie, że ją odnaleźliśmy. Naprawdę bardzo fajnie. W ogóle te wszystkie ryby, jak one odpływają. Wy widzicie, jak one odpływają tutaj? Wszystkie uciekają i Swordfish ucieka i wszystko. Nie no, Swordfisha to ja dzisiaj się poddaję. Swordfisha złapię w kolejnym odcinku. On się w dzisiejszym nie chciał dać złapać. Chodź tutaj, Gimper. Gimper, chodź, bo widziałem, że bardzo chcesz. Albo Lumina. Oczywiście nic się nie złapało. No, chodź, Kingfin. I ty na musztarda teraz. I teraz na musztarda, proszę. Dobra, nie udało mi się. Czemu te ryby wyskakują z wody i nade mną przeskakują? One są jakieś nienormalne, te ryby, słuchajcie. Coś im się chyba w głowach pomieszało trochę. Zobaczmy, czy dojdziemy do nowych miejsc dzięki temu, że mam lepszą wędkę. Jeszcze nie najlepszą, ale lepszą. Zobaczmy, czy się uda złapać jakąś nową rybę. No cały czas ten Swordfish tutaj jest niby. Już głęboko jesteśmy, naprawdę jesteśmy bardzo głęboko. No jest Luminy. Luminy nigdy pełnej nie złapałem. Chciałbym ją teraz złapać, tylko... Co to tutaj się za... No, oczywiście. Luminy nigdy pełnej nie złapałem, no i dzisiaj widzę, że nie ma wyjątku. Dzisiaj również Luminy pełnej nie złapię. Dzięki wielkie. Potrzebuję z hookiem to złapać, żeby ewentualnie złapać jakąś dużą rybę. Rocket hook. Zarzućmy Luminę i spróbujmy teraz złapać coś sensownego. O! Dalej, 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 dalej. To jest nowa ryba. Nie, weź spieprzaj. Co tam jest? Tam moga była. Tam była moga. Ja chcę mogę, 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 mogę. Nie spierdzielaj Nocturne. Noctis, Nocturne. No Noctis, odwal się. Albo Noctis, tak, weź mnie na samo dno. Tak, Noctis, tak, to jest dobra taktyka, Noctis. Na samo dno, na samo dno mnie weź. Mam latarki jeszcze trochę. Noctis! No, Noctis. Czy ty mnie zostawiłeś, Noctis, naprawdę? Noctis, ty cholero jedna! No, weź mnie niżej, Noctis. Dobrze, 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 nie tutaj. Coś nowego, Noctis, nową rybę chcę złapać. Chcę złapać jakąś nową rybę, Noctis. Jeszcze niżej, no. O! Jesteśmy na dnie oceanu! Co to jest? Czy zablokowałem się? No nie, zablokowałem się w skale, zobaczcie. Czy mogę się jakoś z tego uwolnić? Nie, nie. Płaszczka! Zobaczcie, płaszczka! What the hell? No dobra, udało nam się dotrzeć na dno oceanu. Okej, ona... To ryba się zerwała, zobaczcie. Co to jest? Czym ty jesteś? Halo, chcę niżej. Czy to jest statek? To są wszystkie czapki. Czy można zejść jeszcze niżej? Nie no, no, zerwał mi się bite, no nie ma co. Nie ma co tu dużo mówić. Noctis, cholero jedna, pokrzyżowałeś mi plany znowu. O, i mi zgasła akurat latarka. To nawet dobrze. Proszę, mała rybka, chodź. Snopfish, snopfish. Chodź, snopfish. Proszę. Snopfish. Okej, okay, chodź, snopfish. Weźmy latarkę i rakietę. O, musztard, chodź. Dobrze, że te musztardy są w nocy. Szkoda, że tego, kurde, Swordfisha nie chcę, nie mogę złapać. No Noctis sobie chyba, kurna, żartujesz. Ty cholero jedna, żeby z podłódki, jak ja cię nienawidzę. Mógłbym cię złowić, Noctis, oczywiście, to nie byłoby nawet, nie no, byłoby trochę trudne, ale nie chcę cię łowić. Nie chcę cię łowić, ponieważ chcę nowe ryby. Chciałbym płaszczkę złowić.
Ale chciałbym płaszczkę złowić, chyba bardziej aniżeli jakieś inne ryby. Chodź, musztard. Musztard, tylko nie daj się przez Noctisa złapać. Proszę cię, błagam. No, no, no. Uff, bałem się, że to Noctis płynie, a to na szczęście tylko Swordfish. Dobrze. O, już był tutaj po mnie. Na szczęście mu się nie udało. Nie chcę tej czapki. Chciałem ją przez sekundę, ale zmieniłem zdanie. Jakaś ryba typu muszt... Znowu tutaj! O nie, Noctisa muszę złapać. No dobra, no to złapię Noctisa. No niestety, dzisiaj zwiedziliśmy dno oceanu, ale żadnej nowej ryby nie udało się odkryć. No tutaj jest ta moga cały czas, ale ona jest taka szybka. No chodź, no chodź, Noctis, Noctis, mordo, już raz cię złowiłem. Dzisiaj się już nie sprzeciwisz mi. Nie sprzeciwstawisz się mi. Ja wygrałem, Noctis, sorry. W sumie to teraz powinienem wykorzystać sytuację i cały czas łowić, bo mam tę czapkę. Mał! Mał! Z powrotem wrócił. Ponieważ bym miał okazję, ale w sumie nie ma co. No dajesz, Noctis, da się złowić. Jesteśmy przy samym brzegu. Zobaczcie, że im bliżej brzegu, tym są bardziej normalne ryby, ale tam daleko to są w ogóle jakieś egzotyczne i na maksa rzadkie. I chciałbym kupić lepszą łódkę, żeby wypłynąć najdalej jak się tylko da. No i po prostu złowić te wszystkie ryby, te wszystkie nowe ryby. Bo już dzisiaj widzieliśmy płaszczkę i inne takie. Noctis, czy możesz się dać złowić? Cholero jedna mała. To znaczy nie taka mała. Jesteś całkiem spory i to muszę ci przyznać. No, płyniesz w moim kierunku, mordo. Bardzo dobrze. No, brawo, Noctis. Jesteś po prostu królem. Jesteś kolega strategacy taki trochę dzisiaj widzę. No, dobrze, Noctis. No! No nie, Noctis, nie! Noctis, no! Come on, no stary, no już mi wypłynąłeś! No stary, już przegrałeś walkę, już byłeś w moim... W mojej łódce już byłeś, no dajesz, mordo, no nie, nie, no, Noctis! Ale ty jesteś denerwujący dzisiaj, wiesz, w ogóle się nie daje, no weź, proszę, no, może teraz, no, patrz, jaka ładna, grzeczna rybka z ciebie, widzisz? Widzisz, jaki ty kto taki ładny, grzeczny? Kto taki... O nie. Noctis na powierzchnię. No tak, tak, Noctis na powierzchnię, Noctis. Noctis. Okej, no dawaj, na powierzchnię, mordo, no już, nie przedłużaj, no chodź, no. Słuchajcie, te ryby tak się nie chcą łowić. Tak się dzisiaj nie chcą, zobaczcie jak się... Zobaczcie ile on walczy ze mną, ten Noctis. On nie chce odpuścić w ogóle. No? 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 No! O! O! To była naprawdę ciężka bitwa. I tym miłym akcentem z 260 tysięcy na koncie brakuje nam jeszcze tylko... Dobra, w cholerę nam brakuje. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. To byłoby na tyle. Na dzisiaj kolejny odcinek z Cat Goes Fishing będzie za 2 dni. No cóż, no i do zobaczenia, do usłyszenia. Żegnam się z wami. Pa, pa. Cześć.